jest to kwestia być, nie być narodu, proszę Państwa. Proszę Państwa, nam zafundowano dwie umowy tak naprawdę. TTIP, która jest wciąż w procesie negocjacyjnym i CETA, która już jest w procesie ratyfikacji praktycznie, a niebawem implementacji. Dlaczego dwie umowy na raz? Dlatego, że Amerykanie nie są głupi. Korporacje, które mają często większe budżety niż cała Unia Europejska, proszę Państwa, oni mają pieniądze analityków na to, żeby wiedzieć, że Polacy nie są głupi i na coś takiego jak TTIP nie pójdą, to skupią na sobie cały sprzeciw na TTIP, które nie przejdzie, czyli będzie to skazane. To tak jak, może przyrównam to do handlarza narkotyków. Handlarze narkotyków, proszę Państwa, przemycają narkotyki w ten sposób. 2-3 muły w samolocie przewożą narkotyki na przykład w żołądku albo w bagażu, a jeden prawdziwy ma 20 kilo schowane w bagażu. I 3 muły wpadają, wielki sukces policji, a jeden, który przewozi 20 kilo kokainy, dociera do celu. I tak jest TTIP i CETA. TTIP jest skazane na porażkę, żebyśmy my skupili się na tym i żeby to nie przeszło, a Kanada, która nam się nie kojarzy z korporacjami, prawda, z pewnym zagrożeniem imperialistycznym, że tak użyję takiego terminu, CETA przejdzie i oto jesteśmy świadkami, przechodzi. Ja miałem wątpliwą przyjemność przeżyć 6 lat na Nowej Zelandii, w Nowej Zelandii, proszę Państwa. Tam niedawno bankster z Wall Street, który dzisiaj jest tam premierem, John Key, podpisał im TPP, Trans-Pacific Partnership. To jest dokładnie to samo ścierwo, przepraszam za słowo, jak TTIP czy CETA. Jak to się skończyło? A skończyło się, proszę Państwa, tak, że ludzie mają blokowany internet, za trzecim razem blokują Państwu IP w komputerze i nie podpiszą Państwu umowy z następnym dostawcą internetu. Jak Państwo na przykład skserują sobie książkę i dzieciak pójdzie z tymi kserografiami do szkoły albo, nie daj Boże, na uniwersytet, są przypadki, że dzieciaki są wleczone przez policję. To powoduje ochrona korporacyjnych interesów, proszę Państwa. I czy my chcemy dopuścić do tego, żebyśmy my byli nie tylko truci przez masowo oprodukowaną żywność, mechanicznie, niezdrową, nam się mówi, że nie ma zagrożeń. Wiecie Państwo, jak to jest? Coś, co jest zdrowe, to wiemy, że jest zdrowe. Moja babcia mi zawsze mówiła, jak robak tego nie ruszy, ty też nie ruszaj. Tego robak nie ruszy, bo robak jest, wychodzi na to, że my uważający się za istoty rozumne wprowadzamy sobie do naszego systemu trawiennego żywność genetycznie modyfikowaną, w którą wierzymy, że nie stanowi zagrożenia, zaznaczam, nie stanowi dla nas zagrożenia. I my rezygnujemy ze zdrowej żywności. No bo ja sam osobiście byłem świadkiem, jak pani kupowała śliweczki i o, wie pan, ale te to są robaczywe, te to są brzydkie i tak dalej. No mój Boże drogi, my musimy się obudzić. Żywność zdrowa niekoniecznie jest atrakcyjna dla naszych oczu. A wszystko to, co jest zainfekowane, zbombardowane, napakowane chemią, jest przecudne. Prościutkie, ładne obłe kształty. Ale proszę Państwa, nie zdziwcie się, jak sprawiając sobie przyjemność dla oka, jedząc te piękne produkty, jak wasze dziecko będzie umierać w cierpieniach na choroby genetyczne, których nigdy w waszej rodzinie nie było. Nie zdziwcie się, jak wasze wnuki będą takie i będziecie się zastanawiać, Boże, czemu żeś taką karę na nas zesłał? Nie, proszę Państwa, to wy sami żeście sobie na to zasłużyli. Jedząc, odżywiając się zatrutą żywnością, zafundowaliście sobie krótsze życie, niezdrową śmierć i potencjalnie całe życie w cierpieniach i w zmaganiu się i z wizytami u lekarza swoim dzieciom i wnukom. Tak ja, dlatego ja tu jestem. Sam mam dwóch synów. A pozwolę sobie przedstawić przemyślenie, które już teorią nie jest. Jest moim zdaniem niezwykle logiczne i konsekwentne. Zastanówmy się na, to też jest związane z żywnością, która może do nas trafić, żywnością, która będzie nam bardziej smakowała, a nie będzie tak wartościowa jak naturalne produkty. Tak. Zastanówmy się nad tymi wszystkimi substancjami, które są dodawane w tej chwili do naszego jedzenia. Substancje w stylu wzmacniacze smaku i aromatu, i te inne sytuacje.
Nasz organizm i nie tylko nasz, organizmy wielu zwierząt są tak skonstruowane, że gdy brakuje nam jakiegoś składnika odżywczego, jakichś witamin, minerałów, to my jemy konkretny produkt wtedy. I tak organizm... przychodzi ochota na konkretny produkt, konkretny owoc, konkretne warzywo. Coś takiego się czuje wewnętrznie i od razu się zmierza po to właśnie do spożycia. I w wielu przypadkach, w wielu procentach sytuacji rzeczywiście później nam to pomaga. Takim odruchem też jest na przykład sen. Czujemy jakieś niedobory, bo brakuje nam snu, no to idziemy spać i organizm się regeneruje. Choćby tak? mała drzemka. Ale wyobraźmy sobie, że jesteśmy w takiej sytuacji, w której brakuje nam snu, chodzimy na rzęsach i bierzemy tabletkę, która uniemożliwi nam zaśnięcie. Ona będzie nas na tyle pobudzała, będziemy pili kawę na przykład w dużych ilościach i nie zaśniemy. Wrażenie wywołamy w naszym organizmie, że my tego snu już nie potrzebujemy, tak. ale jednak organizm będzie niszczony i to bardzo poważnie wtedy. I przejdźmy teraz na ten grunt żywienia. Jeżeli mój organizm domaga się truskawek i trafię na produkt, który nie jest truskawką, ale będzie pachniał i smakował jak truskawka. Tak, to co? To możliwe. To wtedy się uleczyłem, wtedy zapewniłem swojemu organizmowi te naturalne, potrzebne, korzystne substancje, których on się domagał. Absolutnie no właśnie nie. I w tych czasach, w jakich w tej chwili żyjemy, ci wszyscy, którzy pamiętają jeszcze zdrową żywność, ona jeszcze jest na rynku, a organizm nauczył się zapamiętywać w poszczególnych produktach rolnych, spożywczych, jakie są substancje, teraz wchodzimy w wiek, w epokę tych wszystkich sztucznych ulepszeń, no to przecież rozwalamy ten cały system, którego uczyliśmy się przez całe życie, smakowania przydatnych dla nas substancji. My go rozwalamy, a nasze dzieci nie będą znały innego systemu. Dla nich już ten świat będzie skonstruowany wokół tych smaków, głównie wspomaganych sztucznie, no bo nie będą miały już tej pamięci, którą w szczególności mają nasi rodzice czy dziadkowie, to już na pewno. I oni mogą tych produktów no, nie chcieć, jeśli tam je odstawić na bok. My możemy jeszcze odczuwać niechęć, nasze dzieci już tego nie będą odczuwać. Gdyby nie glutamina sodu, gdyby nie inne wspomagacze o tych smaku, trudnych nazwach. Tak, wszystkie E i tak dalej. My byśmy większości mrożonek nie zjedli, nie tknęlibyśmy większości takich produktów, które są no, długoterminowe. Bo organizm akurat by ich nie potrzebował. Absolutnie, nie potrzebowalibyśmy. A dzięki tym właśnie wspomagaczom my myślimy, że my je potrzebujemy. Zapychamy się podwójnie tym, stąd są inne dodatkowe problemy. A dodatkowo, oprócz tego, tak jak pan wspomniał, to jest bardzo trafny głos, nie dostarczamy organizmowi tego, co naprawdę potrzebujemy. Oszukujemy nasz organizm, powodujemy więc choroby, a jak powodujemy choroby, to cieszy się przemysł farmaceutyczny z całą pewnością, bo on znajdzie suplement, który nam uzupełni braki. A jak pamiętamy pana doktora Caldwella, te chemiczne substytuty różnego rodzaju substancji są nic warte, jak przekonywał. Na przykład i witamina E, już wcześniej wycofana naturalna. W związku z tym nie zastąpimy, nie uzupełnimy. Oczywiście kupimy suplementy, one są drogie, mają ładne opakowania i będą nas w reklamie przekonywać, że są genialne. Nawet się przez efekt placebo poczujemy odrobinę lepiej, ale tutaj tego działania nie będzie. Tak jak pan wspomniał, prawdziwej truskawki, jakaś maś o smaku i aromacie truskawki, no niestety nie zastąpi. A wszystko to dzieje się ze względu na działania ludzi, którzy idą do polityki, zajmują decyzyjne stanowiska, a nie są w stanie oprzeć się i poświęcić dla własnych ludzi, własnych wyborców, własnego narodu i powiedzieć nie naciskom, lobbingom korporacji, które tylko i wyłącznie zarabiają na tych produktach, a ich prezesi tych korporacji jedzą zdrowe, normalne produkty rolne, których już coraz mniej na świecie.